Na samym początku chciałbym bardzo podziękować moim ostatnim subskrybentom. Dzięki chłopaki, dziewczyny, fajnie was tutaj mieć. Jest to fest dobry. Wieczór Państwu, milionerzy, gra, w której nie można stracić. Na szybkie zyski liczą nasi zawodnicy. Oto oni. Rozkurzyj go. Jeden na jeden FPS oczywiście. Cześć wam. Mleko. Zysk z eliminacji to wejście do gry o miliona, a zadanie brzmi tak. Powinno być tak. Kto zaznaczył taką kolejność? Kto był najszybszy? No to dobrze. No to zagrajmy, proszę. Dobra. Siema, Denis Załęcki, Bad Boy z tej strony. Co robisz? Słuchaj, ja jestem chłopakiem kurwa z ulicy, zostałem wychowany kurwa przez takie kurwa osób, o którym ty nie masz zielonego pojęcia. A tak konkretniej? Ale to nieważne, nie będę się chwalił, bo tu nie masz czym się do chwalenia. Kurwa, zgubiłem wątek, bo się teraz wkurwasz, nie? To se pogadali. Nie, ja to małomówny jestem, wiesz. Chyba lubisz swoją pracę, bo kolegów ze sobą przyprowadziłeś. Mam ze sobą fajną ekipę i wielu chłopaków z Polski i jestem pewny swojej ekipy. No, czego ci życzę w sumie? 12 poprawnych odpowiedzi daje milion. Oczywiście są progi gwarantowane. 1000 oraz 40 tysięcy złotych po 7 poprawnych odpowiedziach. No i 3 koła ratunkowe, publiczność, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Chujemy, to wchodzi. Wszystko zależy od pytań, jak to się mówi, ale też od twoich odpowiedzi. Zdechnę, ale wygram. Tak, mamy zaczynać? Tak. Gramy o milion złotych. Bardzo proszę, bądźcie państwo z nami. Pytanie za 500 zł jest takie. No to słucham. Wiadomo, dlaczego zrobię sobie AK-47 obok ucha, po prostu, żeby móc oficjalnie walić z ucha. Tak to się mówi. Czy to jest wersja ostatecznie? Tak. Zaznaczam, proszę bardzo. Rzeczywiście tak. 500 zł na koncie jest. Pytanie za 1000, gwarantowane oczywiście. Kurwa mać. Zaraz mi wypadło z głowy. Dobra, sytuacja. I tutaj na chwilę się przerwę. Muszę sobie przypomnieć, mam za dużo w głowie. I za dużo chcę po prostu powiedzieć wam sytuacji, nie zapisałem sobie tego nigdzie, a nie chcę tego zapomnieć, więc na razie przerwij mi to. Zapomniałem, czekam, muszę pomyśleć, mać. Dobra, siema z powrotem. Sorry, kurwa, mam taki mendy w głowie, kurwa, taki jestem w kurwa nakręcony, że najchętniej bym poszedł i bym go kurwa ja się tego raz, dwa. Ale chyba muszę to zostawić, niech to idzie własnym torem, przypomniałem sobie o co chodziło. A więc słuchajcie. Ale to było tak, byliśmy tam w trzech, było też tam innych chłopaków, też parę od nas. Mówimy dalej, kurwa, wychodzimy na zewnątrz, obsrał się, jakieś pretensje, ale po co, tam to nieważne. Dostał liścia, padł, leżał kurwa przy schodach, trzymał się za głowę, podszedłem, zapałem go za ucho, mówię, dawaj kurwa, wychodzimy na zewnątrz na solówę. On nie, Denis, proszę cię, przestań, zostaw. Mówię, chodź kurwa, tak się prywać na internecie, to chodź, pogadamy sobie na zewnątrz, a nie kurwa przy widzach, kurwa, to robimy szopki jakieś. On, że nie, proszę, że nie, to się ciągnie, kurwa, dostał jeszcze jednego liścia, kurwa, taką blachę ojcowską, kurwa. Że mu dużej krzywdy nie zrobić i tyle w temacie. Powiem szczerze, nie znam poprawnej odpowiedzi, prywatnie zupełnie, no więc sam się chętnie dowiem. To jest poprawna odpowiedź. A ty tworzysz swoją własną legendę, masz na koncie 2000 zł. Teraz przed tobą pytanie za 5000, posłuchaj proszę. To znowu dwa głębokie wdechy i jedziemy dalej, co?
Już ci mówię, jak ma być 4, to... Jesteś z kimś razem, później przestajesz żyć, ale wracasz do tej osoby i jest to mocniejsze, rozumiesz? Coś, czego już nikt nie da rady zniszczyć, nie? Uczyliśmy się na błędach, wiemy, co robiliśmy źle i wiemy, z czym to się je, ale nigdy więcej tego błędu nie popełnimy i żadna nas nigdy więcej nie skłóci. Pamiętajcie, że zawsze, jak macie do kogoś coś, nie gadajcie za plecami, a jak gadacie za plecami, to miejcie jaja powiedzieć to prosto w oczy. Bo to jest najważniejsze. Trzeba mieć honor, zasady i tak dalej. No i tyle. To chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Wow, proszę bardzo. Poprawna odpowiedź na to pytanie. Poznamy ją zaraz po przerwie. Bądźcie Państwo wtedy razem z nami. Ej, dobre. Dobry kanał. Subskrybujecie, gościu. Powiedzieć, że jestem zdziwiony, czy też, że jestem zły, to nic nie powiedzieć. Jestem po prostu zdegustowany, jestem zniesmaczony, jestem zmiażdżony. Także ja jestem zszokowany. Dobry wieczór po przerwie. Twoje pytanie sprzed przerwy. Jest już odpowiedź poprawna, jak myślisz? Nie ma innej opcji. Tak, oczywiście tak. Gramy dalej? Tak. Nie wiem, zależy od sytuacji, także nie wiesz, mogą być różne sytuacje. Nie widziałem papierów, nie wypowiadam się, a to, co jest publicznie, mnie to chodzi. Jak zobaczę ten papier, mógłbym się wypowiedzieć. A tak, nie wiem. Dzwonimy. Tak. Dobra. Siemano. Hubert Urbański z Milionerów po tej stronie. To się pierw przedstaw. Nie przedstawiasz się, to z tobą nie rozmawiam i ci nie odpowiadam na pytania. Masz je, ja to się przedstaw. Imię, nazwisko, ksywka, skąd jesteś? Proste chyba, tak? Czy nie? Nazywam się Dawid Załęcki, ksywka Crazy. Myślę, że poradzisz sobie z najbliższym pytaniem z łatwością. Będziecie mieli na wszystko 30 sekund. Tak, nie, nie wiem. Czas start. Ja myślę, że chyba nie. No, on do mnie podchodzi z szacunkiem. No, ja tak naprawdę, tak jak mówię, no ja nigdy z nim nawet nie rozmawiałem, ja go nie znam. A jeszcze czas się skończył. Okej, okay, no takie są fakty. Pół na pół. Definitywnie? Tak. Jasne. Bardzo proszę o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Ma być 4, to... Tak. Definitywnie? Proszę bardzo. Ale strzał. Poprawna odpowiedź. Brawo. Pytanie za 75 tysięcy złotych. I za to, że jesteś strażakiem, jest ch**a. Tylko ci tłumaczę, nie będę tego wyjaśniał, bo to nie powinno nikogo interesować, tylko ci tłumaczę. O, wow, dobra, proszę bardzo. Niestety. Dziękuję za świetną grę, proszę o duże brawa. A my widzimy się w kolejnych Milionerach. Do zobaczenia. Życie, takie jest życie, weryfikuje ludzi. Pozdrawiam wszystkich, miłego wieczorku. Ty starszy.